Tworzysz nowy projekt muzyczny. Z jakim wymarzonym wykonawcą chciałabyś go zrealizować? Oj, z kimś zupełnie takim diametralnie innym w stylu niż ja. Czyli na przykład jeśli, załóżmy, no ci, którzy wiedzą, w jakim stylu ja się poruszam, czyli takim troszeczkę jazzującym, swingującym, na pewno chciałabym wystąpić z kimś na przykład rockowym, nie wiem, z Grzegorzem Markowskim, no z kimś takim o ostrym, takim głosie, no, który idzie w kontrze. I to rzeczywiście byłaby dla mnie fajna gratka, bo dawałoby mi to takie poczucie, że lepiej dwa światy muzyczne, które pozornie zlepić się nie da, a jednak się da, bo wierzę w to, że zawsze się da. To mogę się zgłosić. Dobrze. Masz dar do gotowania. Podaj mi proszę swój przepis na najlepszą jajecznicę na świecie. Jajecznica najlepsza na świecie? No moja najlepsza jajecznica jest po prostu na maśle, ale najlepiej, żeby była na maśle klarowanym, bo to daje taki subtelny, maślany smak. Natomiast ja bardzo lubię omlety i robię, kiedy tak mi jest jesiennie lub zimowo smutno, to robię sobie omleta z bananami. Już szybciusieńko. Mówię, oczywiście masełko klarowane, banan pokrojony cały na plasterki, wrzucamy na już rozgrzane masełko, te plasterki, one się leciusieńko przysmażają, ubijamy jajko 2-3, kto co lubi, zalewamy patelnię i proponuję chwilę wcześniej rozgrzać piekarnik, do tego piekarnika wrzucić całą patelnię i kontrolować, to nie powinno potrwać dłużej niż 5-7 minut. Rozgrzany piekarnik spowoduje, że równiusieńko się nam cały omlet upiecze, gwarantuje. Jeszcze można polać ewentualnie dla tych, którzy jeszcze lubią bardziej słodko. Gwarantuje, że ten omlet będzie wybitny. Syropem klonowym? Można syropem, można miodem. Ja nie polewam niczym, ponieważ ja aż tak bardzo słodkich dań nie lubię. Natomiast sam banan, jeszcze jak jest bardzo dojrzały, on przy temperaturze bardzo mocno dodaje słodycz, więc mnie to z zupełności wystarczy. Ważne jest, żeby banan był bardzo dojrzały. No do tej pory znałem tylko banany w cieście. No, a teraz w omlecie, proszę. Jakie było twoje największe wyzwanie w całej twojej karierze aktorskiej bądź muzycznej? Inne wyzwania są muzyczne, inne wyzwania są aktorskie. Z całą pewnością wyzwaniem aktorskim jest spektakl za rok o tej samej porze i nie mówię tego dlatego, że za chwilę wchodzę na scenę, żeby zagrać tę rolę, ale to jest rola wyjątkowa, ponieważ daje aktorowi możliwość zagrania postaci na przestrzeni 30 lat jego życia. Czyli zaczynam w wieku, załóżmy, około 30, a kończę w około 60. Żeby znaleźć ogromne różnice, które dzielą bądź co bądź każdą z tych postaci już wiekowo, tak? Bo każde 5 lat no, zmienia człowieka i w sposobie nawet mówienia, zachowywania się, chodzenia, poruszania się, ale też człowiek nabywa doświadczeń, rozwija się, uczy, a też starzejąc się też już zaczyna inaczej chodzić, inaczej się poruszać. W związku z tym to są różne elementy, które sprawiły, że w jednym spektaklu można zagrać 6 różnych postaci. I to jest bardzo fajne. Jesteś Żydem? Nie. To skąd to poczucie winy? A co ty nie czujesz się? Szalałaś? Połowa moich koleżanek została mniszkami. Katoliczki chyba mają jakieś reguły w związku z cudownictwem. No, my mamy bardzo wiele reguł, dlatego tak fajnie jest być katoliczką. Zawsze wiesz, czego się trzymać. I dlatego ten spektakl wyjątkowo lubię i rzeczywiście przy pracy nad moją rolą dał mi wiele, wiele, wiele różnych możliwości, cudownych chwil i takiego grzebania w swojej pamięci, kiedy to miałam około 30, ale też wyobrażania sobie, jak to będzie, kiedy będę miała 60 lat. Więc to jest z całą pewnością ten spektakl. Natomiast jeśli chodzi o sprawy muzyczne, to chyba jednym z takich najfajniejszych moich wydarzeń artystycznych była, chociaż nie każdy jest na swój sposób, bo jest inny, więc też wyjątkowy za każdym razem. Bardzo lubię swoje piosenki kalinowe. Kaliny Jędrusik, gdzie zagrałam z Orkiestrą Symfoniczną Polskiego Radia. Potem za tą płytą ruszyły koncerty w filharmoniach po całej Polsce, więc to było też takie bardzo duże przedsięwzięcie, piękna praca, która jeszcze trwała później przez blisko 2 lata. I rzeczywiście tamte koncerty i tamten projekt wspominam z taką łezką wokół. Teraz oczywiście gram koncerty z piosenkami Kaliny Jędrusik, ale już w takim zestawie jazzującym, sekcyjnym.
Ale później też zagrałam swoją pierwszą autorską płytę z Krzyśkiem Hardzinem, który produkował to muzycznie. No i niedawno, rok temu nagrałam płytę kolędową z moimi wielkimi mistrzami, a mianowicie Alą Majewską, Zbyszkiem Wodeckim, Włodzimierzem Korczem, którego niezwykle szanuję i cenię jako artystę, aranżera, człowieka, znawcę muzyki. Jest niezwykle, w ogóle wszyscy artyści są niezwykłej klasy artystami i ta współpraca naprawdę daje mi niezwykle dużo radości, a ponieważ zbliża się okres świąteczny, kolędowy, więc my już jesteśmy na przednowiu długiej trasy koncertowej, więc już się nie mogę doczekać, już się cieszę na te koncerty, na te spotkania z publicznością, która znakomicie przyjmuje nasze koncerty. A jak zaczęła przygoda ze spektaklem Za rok o tej samej porze? Bo coś słyszałem, że marzyłaś o tej roli od dawna. Ja ją znalazłam, tekst tego spektaklu znalazłam jeszcze w czasach studenckich, ale miałam świadomość tego, że jestem za młoda, żeby zagrać tę rolę, więc skopiowałam sobie ten egzemplarz, włożyłam do szuflady i on tak przeleżał w tej szufladzie z 15 lat. I kiedy sobie o nim przypomniałam, pomyślałam sobie, że to jest doskonały moment na to, żeby po niego sięgnąć. Znalazłam na to pieniądze sponsorskie. W Teatrze Kamienica wówczas udało nam się ten spektakl zrealizować, doprowadzić do pięknej premiery. Graliśmy tam przez chyba cały sezon. No i w ten sposób spełniłam swoje marzenie, bo bardzo chciałam zagrać tę rolę, bo czułam w niej ten ogromny potencjał, więc spełniłam to marzenie, no i potwierdziło się, że zagranie tej roli naprawdę sprawiło mi wiele radości, ale przede wszystkim takiego aktorskiego spełnienia. Teraz mam trochę bardziej takie prywatne pytanie, więc jeśli będzie przeszkadzać, nie trzeba odpowiadać. Powiedz mi, wychowywałaś się w domu, gdzie rodzina posługiwała się językiem migowym. Czy zgodzisz się z tezą, że w rodzinie, gdzie są osoby niesłyszące, łatwiej o bardziej naturalne wyrażenie uczuć, czyli słowa kocham cię, widzisz patrząc w oczy, czy widzisz w gestach? Wydaje mi się to absolutnie naturalne, ponieważ osoby niesłyszące, czy w ogóle osoby, którym odebrano jakiś zmysł, silniej przekładają te emocje w innych zmysłach. I z całą pewnością u osób głuchych to się przekłada na ciało, na oczy, na te wszystkie niewerbalne elementy. I chyba coś takiego jest w osobach głuchych, czy ludziach, którzy są blisko tego świata, że my odczuwamy... 20 minut do rozpoczęcia spektaklu, 20 minut do rozpoczęcia spektaklu. Oczywiście, że 20 minut. Coś takiego jest w osobach niesłyszących, że one mają jakby rozwinięty ten dodatkowy zmysł w ciele i to spojrzenie. Już nie trzeba nic mówić, już wszystko wiadomo. Mama jak czasem coś miała do mnie, że coś zrobiłam, ja już po prostu wystarczyło, że ona na mnie popatrzyła, już wiedziałam dokładnie, o co chodzi, jaką sprawę, jakiś problem. Więc rzeczywiście coś takiego jest. Ci ludzie są naznaczeni pozytywnie oczywiście, taką dodatkową jakością, która być może nie jest odczytywana przez osoby, które nie mają, nie są blisko tego świata ciszy, ale albo mogą to postrzegać troszeczkę odmiennie, znaczy nie do końca zrozumieć te intencje. Natomiast osoby niesłyszące z całą pewnością te emocje mają, ja to mówię, na skórze i to bardzo widać. Pozdrawiam wszystkich czytelników bloga Za kulisami. Pozdrawiam serdecznie, Olga Bajczyk.